Państwo, a teraz, proszę Państwa, głośnym, wręcz ogłuszającym dopingu, witajmy Metreko Zagłębia Lubin! Z numerem pierwszy, Monika Wąż! Zagłębia jest Lubina! No myślę, że mecz się mógł wszystkim podobać. Zabrakło w końcówce trochę szczęścia, trochę zimnej krwi i tego doświadczenia, które ma Zagłębie. Był moment w końcówce, gdzie Zagłębie nam zabrało kilka piłek i rzuciło z tego bramki. I zrobiło się 3 bramki różnicy i musieliśmy gonić. Myślę, że zabrakło parę minut. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Można by powiedzieć, że mecz pod telewizję i pod kibiców, niemniej wolałabym spokojniejsze końcówki. Trudno nam się dzisiaj grało, jakoś tak od początku za wolno w obronie, zupełnie bez agresji w ataku w kierunku bramki, w związku z tym no, mecz na początku nie bardzo mi się podobał, bo wynik uciekał. Graliśmy takimi falami. Później bardzo dobry moment gry i w obronie, i z kontrą, i wyszliśmy przed przerwą na prowadzenie. Myślę, że w tej drugiej połowie dziewczyny pazura pokazały, no bo w tym trudnym dzisiaj meczu naprawdę nam się wiele rzeczy nie układało. Nagle Gdynia prowadziła i trzeba było to odrobić, a odrobiły ze sporą nawiązką, bo te +3 jednak okazało się, że wystarczyło na to, żeby ten wynik dowieść do końca.